nie zajęła ta pozycja. Dziewczyny, jesteście rewelacja! Rozmawialiśmy chwilę przed. Już programu maratonu! Nagrody wręcza Patrycja. Patrycja, Musia! Super! Takie życiówek będziecie wręczały. Miejsce drugie, Monika Kutlis, również IKS MOB Lota Torreza, to na mecie 48-33. Miejsce drugie w kategorii wózki typu handbike. Oczywiście over kobiet. Pokaźne czeki, miłe panie. Miejsce pierwsze, reprezentantka Słowacji z teamu Handbike Team Słowakia, Anna Oroszowa. Brawa, Anno. Brawa. Oczy radości, gestry. A Mariusz już dzisiaj w Krakowie bardzo. I gratulacje. Jeszcze nie. Tak. Przez chwilę tylko było czerwono-biało. Tutaj mocny wiatr. Wiatr na trasie nie przeszkodził paniom w świetnych czasach zameldować się na lecie swojej rywalizacji. Pięknie gratulujemy. Ogromne gratulacje, ogromne. Tak, statuetki na ciebie. Pięknie. Poświęcę litry danego potu. I to jest wasz moment glorii. Czeki ogromne, jak się pójdzie z tym do sklepu. Pięknie państwo. Dobrze, że nie metalowy, leciutki! Miejsce pierwsze, jedyny, który pomalał pół godziny. Reprezentant Polski, reprezentant Stali Rzeszów, Rafał Wilk. A to idzie studenkę, Rafał. Zasypani! A ja mówię, dzisiaj Mariusz Brodowski w Krakowie leci. Tak, no. No wie, nie można być na dwóch imprezach. On też nie wiedział, co wybrać, ale gratulacje tutaj. Jak wiatr przeszkadzał? Nie? A podbieg na końcu? A tak? Tylko tam? Ale... To tutaj tego na końcu w ogóle nie odczuliście? To jeszcze jedno wspólne w takim razie bliskie, rodzinne zdjęcie.